przedstawię wam 9 epickich struktur do bladego ogrodu. Bo miał trochę pusty, co nie? Jednak zanim to, zostaw sumę łyżeczką od herbaty. Bo takiej opcji jeszcze w statystykach nie miałem. A więc mamy pierwsza struktura, czyli mauzoleum. I to bynajmniej nie mauzoleum Lincolna, bo nie widzę tutaj prezydenta Stanów Zjednoczonych. A tymczasem, słuchajcie, co w takim mauzoleum by się znajdowało? Myślę, że taka skrzyneczka, myślę, że na pewno czaszka. I myślę, że mogłaby się znajdować tutaj trumna, w której mielibyśmy jakieś kosztowności. Ale niestety nie ma i jest tylko pan żelazny. Czemu mnie obudziłeś ze snu? Nie wiedziałem, że ty tu jesteś w ogóle, stary, więc... Miło cię powitać w moim mauzoleum. Ogólnie... To jest twoje mauzoleum? Tak, sprawdzę sobie, jak tu się będzie spało, jak już umrę. To właśnie tu się chowa takich umarłych ludzi na przykład. Tutaj są i pozostałości po nich. Sztabki, takie malutkie żelaza, to właśnie są moje dzieci, które przyszły mnie odwiedzić. Co, przepraszam, stary, to ty pochowałeś swoje dzieci w sakiewce? Tak, to jest moja żona tutaj. Ja się ciebie boję. Takie mauzoleum dla ubarlaków to by się przydało, słuchajcie. Funkcjonalnością byłoby podobnie jak na przykład lochy i spawnery pojawiające się w nich. Czekaj, tu by były spawnery? Przepraszam bardzo, ja się nie zgadzam. Nie. A czemu nie? Stary, a czemu nie mogłoby być tutaj na przykład takich spawnerów? Wchodziłbyś sobie tutaj i byś musiał jakiegoś zombiaczka normalnie, wiesz, tak ukryć. Albo szkielety! Szkielety by tu pasowały, przecież a zombiaki w sumie też. Wszystko ci tu pasuje, oprócz creepera, bo nie chciałbym mieć takiego powitania wybuchu. Rozumiesz? Czy taka struktura pasowałaby? Powtórzę się kolejny raz. Moim zdaniem tak, tyle że mojangi są leniwe. Chodź, ja ci pokażę, co by pasowało bardziej niż jakieś tam mauzoleum. Posłuchaj. Pokazuj. Patrzę na ten biom, widzę to. Co to jest, proszę pana? To jest domek Shreka. Nie, to jest pień. Kurde, Bele, masz jakieś dziwne pomysły. Ale to nie jest zwykły pień, bo do tego pnia możesz... Mogę wejść? No to wchodzę. Widzowie, jesteśmy w środeczku i widzę, że to jest istny labirynt korzeni. Twieczki to tu niebezpieczne, powiem ci, tu dużo drewna zeschniętego, tu pożar może być. Stary, nie szukaj logiki w Minecrafcie, mamy chodzące szkielety z mchem na łbie. No masz rację, czego mogę innego tu szukać, powiedz mi lepiej. Ewidentnie można by było szukać w takich, słuchajcie, korzeniowych labiryntach skarbów. I jakby się już znalazło jakiś skarb, jak na przykład ja tutaj, to by się znalazło blady mech. Ja wiem, żelazny, znalazłeś coś? O, mam! Największy skarb, jaki istnieje! Tak? Przyjaźń! Tak, to też, ale wolałbym coś bardziej majętnego, tak. I być może, stary, gdyby mojangi nie były leniwe, by mogły dodać tu jakiegoś nowego bossa w takich labiryntach. O, takiego z takimi odnożami, co byłby jak takie korzenie na boki, czaj, że co chodzi? To by było epickie! To nie tyle by było epickie, ale my chyba to w Minecrafcie już mamy. Mamy przecież trzeszczydło. Aha, okej, faktycznie, ja chyba jestem nie na bieżąco. Być może, widzowie, więc wylatujemy stąd do następnej rzeczy. A więc następną sprawą jest azyl, który chroniłby nas przed... O nie. Mieta, czy ty widzisz tego potworka? To jest trzeszczydło, ale z racji, słuchajcie, że nie umiem programować, to mamy tylko i wyłącznie barier bloki. Typa, ale on nie podchodzi bliżej. No właśnie, słuchajcie, azyl właśnie to by sprawiał. Mielibyśmy azyl przed trzeszczydłami. Widzowie, na przykład w takim azylu mogłyby się pojawić nowe roślinki, takie jak pałka wodna. Co ty na to, panie żelazny? Gdzie jest pa... To jest pałka wodna, ty. Ja myślałem, że to jest świeczka na szkle. Znaczy, patrz jaka to jest super roślinka tu. To są świeczki żelazne. Proszę pana, płyniemy do odpowiednim kierunku. Właśnie bo płyniemy do portu. Czy to jest zamek w Niedzicy? Ja nie wiem, jaka ty jesteś dzica, ale to jest, proszę pana, ruina. Właśnie widzę i słuchajcie, w takich opuszczonych zamkach moglibyśmy znaleźć na przykład jakieś zenchantowane książki, ale tu, panie żelazny, żadnych nie ma. Bo ja ukradłem wszystkie wcześniej, ale no tak, oczywiście, byłyby tutaj, tak to jest, słuchajcie, nagrywać żelaznym. Ja tu się przygotowałem ładnie, a ten wziął i pozabierał mi wszystkie książki. Nie, ja stąd wychodzę. Aha, słuchajcie, oprócz tego, że można byłoby tu znaleźć zenchantowane książki. Aha, wróciłeś, tak? Zazdrościsz, tak? Wiesz co, wróciłem, bo na moim kanale nie może być tak, że pan żelazny będzie prowadził mój film, tak? A wiesz, kogo mógłbyś spotkać w takim zamku? Nie mam pojęcia, kogo mógłbym znaleźć w takim rycerza! Zamku. Rycerz byłby nowym mobem albo bossem, który chciałby cię... Ja mam creative'a, proszę pan. Który chroniłby skarbów! Myślę, słuchajcie, że takie ruiny zamku właśnie z takim rycerzem, może niekoniecznie panem żelaznym. Aha! Dajcie znać, czy chcielibyście takie ruiny zamków. Żelazny, powiedz mi, stary, jedno. Czego ty się boisz najbardziej w życiu? To boję się tego, że może pojawić się wieczór, w którym już ciebie nie będzie w moim życiu. To było dziwne, widzowie, aaa!
Ale okej, słuchajcie, ja się boję na przykład duchów i taki nawiedzony dwór jak najbardziej. A, to takich, że to tak, to też, duchy też są straszne. Mogłyby być, słuchajcie, w takim nawiedzonym dworze duchy, stary. Zapraszam cię, chodź, zwiedzimy to. Ej, tu jest ładnie, nie wygląda jakby tu straszyły duchy. Znaczy obrazy, to są ładne dosyć. To wygląda jak stary właściciel, który teraz tu straszy jako duch. Czy ty mi sugerujesz, że to jest twój stary właściciel? To jest... twój stary właściciel. Ty, czy to jest komputer? Stary, to jest czaszka. Mogłyby być na przykład takie gabinety, na przykład z czaszkami. Ej, pa, tu jest twój stary. Tak, to jest mój stary sąsiad, ewidentnie. Poznałem po nosie, stary. O, wichrzyki! O nie, tego się to za dużo pojawiło. Aj, wolałbym duchy niż wichrzyki. Dają vibe takich trochę duchów, tylko bardzo wkurzających duchów. Może stąd uciekniemy. Widzowie, nie chcę więcej strasznych duchów. Ej, mam, wyciągnąłem coś z tej misji. Co? Stary, one nas gonią. Przypada, przypada. Szkło pan lubi? Lubię na przykład kole w szklanych butelkach. Nie. To jest, przypada, szklarnia. Szklarnia się składa ze szkła i w szklarni hoduje się nowe, wymarłe, stare gatunki dyni na przykład. Proszę pana. To by było to, widzowie. Kto chciałby mieć białe dynie w Minecrafcie, zostawię suba na kanale. Zobaczcie, moglibyśmy mieć na przykład takie dmuchawce. Ej, ale czy to nie jest tak, że dmuchawce się robią z mleczy? To by mógł być nowy wariant mlecza. Mojang, to jest taka prosta sprawa. Czemu by tego nie dodaliście? A zobaczmy sobie, słuchajcie, co w takiej opuszczonej szklarni mogłoby się znajdować w środku. No, jak widać, również dynie. I na przykład blade róże. Blade róże? To jest blady biom, więc... la la. Widzowie, jakbyśmy mieli tutaj dostęp do sadzonek pomidorów. Nie, już nie ma, nie, właśnie nie ma, już wysły, niestety, to historia. Ale nie, stary, nie ma. Ale ja bym chciał takie pomidory, nie. Widzowie, to nie może ma. Jest placeholder. Nie ma i nie będzie, może to nie jest ma i nie będzie. Będą kiedyś pomidory w Minecrafcie. Nie, pan już przesadza, proszę już wyjść stąd natychmiast. Chciałbym taką szklarnię w Minecrafcie, zostawcie łapkę w górę. Stary, patrzę ci w oczy i widzę, że czegoś brakuje nam w Minecrafcie, wiesz czego? Brakuje nam twojego pomnika. Ty, nos podobny faktycznie. Wolałbym, żeby w Minecrafcie były takie pomniki. To on nie ma nosa. On nie ma stary nosa, no przykro mi, no. Moglibyśmy sobie wspominać starych wojowników, którzy chodzili po tym świecie. Pełniłyby takie funkcje troszeczkę, wiecie, opowiadania historii, tak zagłębienia się w to lore Minecrafta. Jakby płynął ze łódeczką i zobaczył coś takiego, to chyba bym zrobił w gacie. Stary, może nie mówmy o kupie, bo to się trochę kupy nie trzyma. Ja chyba musiałbym iść się umyć, wiesz? To jest stary, zarośnięty basen. Na mapach było napisane, że basen. No, przyszedłem, bo było. Zarośnięty stary basen. Słuchajcie, pradawne łaźnie. Coś takiego w Minecrafcie myślę, że sprawdziłoby się całkiem spoko. Gdzie jest wyjście? Nie ma wyjścia, stary. Zostajesz tu na zawsze, zardzewiejesz i staniesz się pomnikiem przyrody. Nie! Ej, a coś tu możemy znaleźć w tych łaźniach? Można by było coś, słuchajcie, znaleźć. Może, słuchajcie, jakieś typu jedzonko? Stary, czemu rozwalasz pomnik historyczny? Bo ja zrobiłeś wyjścia! To nie moja wina! Win historię! O, a tu byśmy mieli na przykład takie źródełko wody, z którego moglibyśmy napić się wody, gdybyśmy mieli taką możliwość w Minecrafcie, ale Mojang jest za leniwe. Pięta, i nigdy pięta. Tego nie dodało. Blado wyglądasz. Podoba mi się ta struktura. Chciałbym coś takiego w Minecrafcie. Chociaż jedną z tego odcinka. Żelazny! To ja! Wiesz, jakie kiedyś było moje marzenie? Żeby zrobić kamiennokręgo i nator, pepe, panie dziobaku. To są tylko jakieś ruiny. Chciałem to nazwać kiedyś Stonehenge i nator, ale bałem się o prawa autorskie. Pan tabletek chyba nie wziął dzisiaj. Być może, nie wziąłem tabletek, ale słuchajcie, ta struktura nie robiłaby kompletnie nic. A to super! Tak, nie robiłaby kompletnie nic, ale zadbałaby o to, żeby troszeczkę nam urozmaicić te puste, blade ogrody, których Mojang nie urozmaicił nam za bardzo, tak, panie żelazny? To było starożytne lądowisko dla UFO. A ja się boję UFO, widzowie, jeżeli wy się też boicie UFO, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba nosem!